Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem wszystkim podziękować, ale ponieważ występuję po panu premierze Jerzym Buzku, chciałem przede wszystkim podziękować panu, panie premierze. Brawo. Prawie 20 lat temu zaczynałem pracę dla Rzeczypospolitej właśnie w pana rządzie, jako bardzo młody doradca. Pamiętam, że czasami nawet udawało mi się jakiś akapit wtrącić w przemówienia premiera, byłem z tego bardzo dumny. Ale chcę powiedzieć, proszę państwa, że polityka czasami dostarcza nam wzruszeń. I był taki jeden moment, kiedy naprawdę te wzruszenia były nieprawdopodobne. I nigdy tego momentu nie zapomnę. W momencie, kiedy właśnie premier Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Proszę państwa, ja wczoraj byłem przepytywany przez dzieci. Co prawda program nagrywaliśmy trochę wcześniej. I obejrzawszy ten program, stwierdziłem, że już jestem gotowy absolutnie na wszystko po takim teście. Nic mnie na pewno już nie zaskoczy tak bardzo jak dzieci. Tak inteligentne i tak rezolutne. Proszę państwa, kilka słów o Warszawie. Ja przypominam sobie, jak Warszawa wyglądała ponad 40 lat temu, kiedy ja się urodziłem i kiedy wychowywałem się na Nowym Mieście. I pamiętam tę Warszawę. Pamiętam, że to było miasto komunistyczne, szare, że po 22 nikogo nie było na ulicach. Pamiętam, że na ulicy obok mojego domu, na ulicy Franciszkańskiej, jeszcze były dwie kamienice całe w gruzach po II wojnie światowej. I nawet odrobina poprawy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepów, Zagierka, nawet te podrasowane kolory filmów Barei nie były w stanie tego do końca zmienić. Ale powiem wam, że mimo tego wszystkiego ja zawsze czułem olbrzymią dumę z mojego miasta. Olbrzymią dumę. Olbrzymią dumę przede wszystkim z tego wielkiego ducha. Pamiętacie, że Stefan Starzyński o tym mówił. Wielkiego ducha i przede wszystkim charakteru ludzi, charakteru mieszkańców Warszawy, bo ten charakter zawsze był absolutnie niezłomny. I teraz przez te ostatnie 12 lat Warszawa się zmieniała w sposób nieprawdopodobny. Z dnia na dzień widać było, jak Warszawa jest w stanie gonić swoje ambicje, gonić swoje marzenia, gonić swoje sny i rozwijać się zgodnie z aspiracjami wszystkich warszawianek i wszystkich warszawiaków. W bardzo podobny sposób zresztą zmieniała się Polska. Właśnie wzrastała i była w stanie gonić te ambicje. W Warszawie ludzi, którzy się tutaj urodzili i wychowali, ludzi, którzy przybyli do Warszawy z całej Polski, a czasami z różnych zakątków całego świata. To niesamowicie aspirująca sprawa, niesamowicie budująca dumę widzieć, jak Warszawa się przez te ostatnie lata zmieniała. Ale oczywiście są ci, którzy chcieliby na te ambicje nałożyć pewien gorset. Gorset swoich uprzedzeń, gorset swoich lęków. I jedno wam chcę powiedzieć. My nigdy na to nie pozwolimy. Słuchajcie, powiem więcej. Mimo manipulacji, mimo kłamstw, my wygramy tę batalię. Bo jak mawiał Winston Churchill, latawiec lata najwyżej pod wiatr, a nie z wiatrem. Pamiętacie, jak na ostatniej konwencji mówiłem wam, że Warszawa zasługuje na to, żeby być traktowana poważnie. To jest niesłychanie istotne. Co to znaczy być traktowanym na poważnie? Przede wszystkim
musimy mieć najlepszy możliwy zespół do zarządzania tym miastem i dzielnicami. I my taki zespół właśnie mamy. Kolejna kwestia, słuchajcie, kolejna kwestia poza zespołem ludzi, to jest oczywiście ciągła rozmowa z warszawiankami i warszawiakami i przygotowanie programu. Dlatego, że słuchajcie, w Warszawie nie wystarczą triki kampanijne, nie wystarczy pokazywanie jakiegoś jednego pomysłu, który jest oderwany od całości. Tu trzeba poważnego programu i myśmy ten poważny program przygotowali. Przygotowaliśmy go w rozmowie z warszawiankami i warszawiakami. To oni nam mówili, co należy w Warszawie zmieniać, jak to miasto musi się zmienić najlepsze. I większość z nich mówiła, Warszawa niesłychanie się zmieniła przez ostatnie 12 lat. Potrzeba pewnej kontynuacji tego, co było robione dobrze i skoncentrowania się na nowych priorytetach. I o tym właśnie jest nasz program. I to, słuchajcie, to widzą ci, którzy w Warszawie się urodzili, ci, którzy do Warszawy przyjechali dawno oraz nie tak dawno temu, dlatego że ostatnio ze sporym zdziwieniem przeczytałem, że nawet mój konkurent mówi o mądrej kontynuacji. To dosyć ciekawe. Słuchajcie, ja myślę, że po ostatnich woltach w sprawie in vitro, w sprawie inwestycji w sport, w sprawach światopoglądowych niedługo mój konkurent będzie chciał chyba sobie robić zdjęcia z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz. No pytanie oczywiście, czy pani prezydent się na to zgodzi. Mój program powstał właśnie w rozmowie z warszawiakami. To jest bardzo ważne, dlatego że często warszawiacy zwracali mi uwagę na rzeczy bardzo istotne. Oczywiście mieliśmy swoje pomysły, oczywiście korzystaliśmy ze wsparcia ekspertów, ale warszawiacy na setkach spotkań mówili, co chcieliby w Warszawie zmienić. To na przykład oni zwrócili mi uwagę na to, że darmowe przejazdy dla seniorów przy obniżeniu wieku emerytalnego nie są sprawiedliwe dla kobiet. I to zmienimy właśnie dlatego, że ten program był pisany w dialogu. Słuchajcie, najważniejsze propozycje. Najważniejsze propozycje, o których chcę wam powiedzieć, to przede wszystkim stolica lepszej komunikacji. My planujemy cały system, który będzie działał jak krwiobieg, który będzie w stanie rozwiązać większość komunikacyjnych problemów naszej stolicy. Będą linie metra, będą nowe linie tramwajowe, będzie więcej SKM-ki, będą ułatwienia dla kierowców, będą również nowe miejsca parkingowe. Druga kwestia, o której chcę wam powiedzieć, to polityka senioralna. Bardzo dla mnie ważna. Oferta dla tych bardziej aktywnych seniorów i oferta dla tych seniorów, którzy sobie nie do końca radzą. Oczywiście zielona Warszawa, walka ze smogiem. Chcemy, żeby nasze miasto się jak najbardziej zazieleniło. To też jeden z absolutnych priorytetów. Kolejna kwestia to kwestia pomocy rodzinie. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, o których zaraz opowiem, jak i kwestie związane z tanim mieszkaniem na wynajem. To kwestia innowacyjnej stolicy, dlatego że chcemy, żeby nasi innowacyjni przedsiębiorcy budowali Warszawę. To są propozycje, o których będę mówił w szczegółach. I zacznę od stolicy lepszej komunikacji. Ale tym razem to ja was poproszę o udział w małym doświadczeniu. A mianowicie niech wstaną ci, którzy po Warszawie czasami poruszają się samochodem. Wstańcie, proszę. Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz wszyscy ci, poczekajcie, stójcie, nie ma tak łatwo. I teraz słuchajcie, wszyscy ci, którzy od czasu do czasu jeżdżą komunikacją miejską, proszę usiądźcie. Wszyscy ci, którzy od czasu do czasu używają roweru jako środka lokomocji, proszę usiądźcie. Wszyscy ci, którzy od czasu do czasu uwielbiają po stolicy chodzić na piechotę, proszę usiądźcie.
Mamy kilka zatwardziałych osób. Ale słuchajcie, po co ten eksperyment? Po to, żeby wam pokazać, że każdy, który próbuje dzielić warszawiaków na kierowców, na pieszych, na tych, którzy jeżdżą komunikacją miejską, kompletnie nie rozumie i nie zna naszego miasta. Słuchajcie, nie damy się podzielić, nawet jeżeli chodzi o kwestie komunikacji. Będą nowe linie metra, dokończymy drugą linię metra i rozszerzymy ją do Ursusa i na Żerań. Zaczniemy budować trzecią linię metra, a w kolejnej kadencji będzie czwarta i krótka piąta linia metra. Będziemy budowali również nowe linie tramwajowe. Te najważniejsze, na Gocław, na Białołękę, ale również mnóstwo innych, te, na które czekają warszawiacy, choćby na Wilanów, czy specjalną linię, która będzie na Pradze. Zbudujemy linie tramwajowe, będziemy dbali o to, żeby było więcej połączeń SKM-ki. Będą ułatwienia dla kierowców, czyli przede wszystkim tego typu skrzyżowania, które pozwalają łatwiej kierowcom przejechać, skrzyżowania bezkolizyjne. Będą nowe miejsca parkingowe, dlatego właśnie, że wszyscy z tego korzystamy, niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji się w danym momencie poruszamy. I na tym polega ten program, bo obiecać każdy może wszystko, tylko chodzi o to, żeby przygotować plan, który dobrze funkcjonuje. Słuchajcie, drugi bardzo ważny priorytet to oczywiście pomoc rodzinie i zamierzamy to robić. Zamierzamy pomagać rodzinie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tańsze mieszkania na wynajem, ale przede wszystkim przez edukację. To jest coś, co dla mnie jest niesłychanie istotne, jako dla ojca dwójki dzieci. Chcemy poprawiać infrastrukturę w całej Warszawie. Wybudujemy 18 nowych szkół, 25 przedszkoli. To jest temat, o którym właściwie na każdym spotkaniu rozmawiamy. I również doprowadzimy, słuchajcie, do tego, żeby dopłacać do zajęć pozalekcyjnych. 100 zł na każdego ucznia miesięcznie. Po to, żeby wyrównywać różnice. Ja pamiętam, jak jedna z matek podeszła do mnie na spotkaniu i zapytała mnie, co zamierzam w tej sprawie zrobić, dlatego że nie wszystkie dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych, a dzisiaj najważniejsza rzecz w momencie, kiedy PiS cofa nas o 40 lat, jeżeli chodzi o edukację, to zadbać o to, żeby edukacja w Warszawie była na jak najlepszym europejskim poziomie. I ja wtedy odpowiedziałem, zadbam o to, żeby miasto zapłaciło za zajęcia dodatkowe, dlatego że musimy wyrównywać ten poziom edukacji dla wszystkich. Ale powiedziałem również i rozmawialiśmy o tym z Ewą Grupińską-Malinowską, powiedziałem o tym, że wprowadzimy również dodatkowe zajęcia, które będą uczyły tego, co najważniejsze, edukacji obywatelskiej, równościowej. Nie damy sobie zabrać dumy z konstytucji. Konstytucja. Słuchajcie, kolejny priorytet to Zielona Warszawa. Chcemy walczyć ze smogiem. Chcemy, żeby cały tabor w Warszawie był niskoemisyjny. Chcemy dopłacać do wymiany kopciuchów 100% i chcemy ułatwić procedury. Chcemy również, żeby w Warszawie powstało 100 nowych skwerów i małych parków, żeby tej zieleni, z której tak jesteśmy dumni, w której odpoczywamy, żeby było jej jak najwięcej. Z
Słuchajcie, pamiętam, że byłem kilka miesięcy temu w Agencji Unijnej Ochrony Granic, która ma swoją siedzibę w Warszawie. I tam mówili mi pracujący tam urzędnicy, ci, którzy po latach przyjechali do Warszawy, nie poznawali tego miasta. Ci, którzy się pojawili tutaj po raz pierwszy, mówili mi, jak wspaniałym miastem Warszawa jest do mieszkania. I mówili właśnie jedno, to jest najbardziej zielone miasto Europy. Uwielbiamy warszawskie parki, uwielbiamy z nich korzystać. My będziemy walczyli o to, żeby tej zieleni było jak najwięcej. Słuchajcie, kolejny temat to seniorzy. Ja przez ostatnie miesiące spotykałem się setki razy z warszawiakami i warszawiankami, tak często właśnie z seniorami. Byłem ostatnio na Olimpiadzie Seniorów, gdzie muszę przyznać, że niektórzy seniorzy dużo lepiej strzelali ode mnie z łuku. Byłem, słuchajcie, na finale senioriady, gdzie wszyscy tańczyli. DJ Wika puszczała muzykę i trudno było nie tańczyć. Byłem też na parlamencie seniorów i tam jedno zdanie zostało wypowiedziane przez panią przewodniczącą. Ja już abstrahuję od tego, że musieliśmy się spotykać w Muzeum POLIN, bo niestety PiS wyrzucił z parlamentu naszego Sejmu parlament seniorów. Ale pani przewodnicząca powiedziała tyle. Warszawa tak dużo robiła dla aktywnych seniorów, że najważniejsze zobowiązanie każdego kandydata musi być takie, że to utrzymamy. Ale zrobimy więcej, zrobimy więcej. Zrobimy więcej, bo mamy ofertę zarówno dla tych aktywnych seniorów, właśnie jeżeli chodzi o uniwersytety trzeciego wieku, jeżeli chodzi o organizowanie właśnie tego typu przedsięwzięć, o których mówiłem, ale mamy także ofertę dla tych seniorów, którzy trochę gorzej sobie radzą w życiu. Będziemy remontować zakłady opieki leczniczej i będzie tam więcej łóżek. Ja byłem z Basią Nowacką, byliśmy na Mechofera w jednym z takich ośrodków i widać tam różnicę. To miejsce, które nie było jeszcze remontowane przez miasto i to miejsce, które zostało wyremontowane przez miasto, to naprawdę jest już standard skandynawski i o to będziemy dbali. Będziemy rozbudowywać centra aktywności dla seniorów. Będziemy dbali o to, żeby stworzyć Instytut Geriatrii. Będzie na koszt miasta bilans 70 i 80-latka. O seniorów naprawdę będziemy dbali jako mało kogo. Zorganizujemy, słuchajcie, też pilotażowy program budowania wind. I to jest to, na co zwrócili mi uwagę seniorzy. I również zbudujemy specjalny dom opieki dla powstańców warszawskich. Jeden już mamy, ale zbudujemy drugi na ulicy Hrubieszowskiej. Bardzo jestem z tego dumny. I powiem wam jedną tylko historię. Rozmawiałem z panią Marią, właśnie jednym z takich centrów, które jest modelowe, na Woli, o które między innymi przez lata Michał Szczerba walczył. I naprawdę dobrze jest się tam z nim pokazać. Bo wtedy widać uśmiechy wszędzie, absolutnie wszędzie. Słuchajcie, miejsce jest modelowe i pani Maria mi mówiła, że przychodzi tam, bo pani Maria jest samotna, przychodzi tam, znajduje koleżanki i kolegów, może zjeść tani posiłek, może skorzystać z zajęć sportowych, uczyć się nowych technologii, na przykład Skype'a, skorzystać z pedikierzysty czy z fryzjera za normalną sumę, a przede wszystkim spotkać się z młodymi ludźmi, bo to jest centrum wielopokoleniowe. I pani Maria powiedziała mi jedną rzecz, że odzyskała dzięki takiemu miejscu nowe życie i znowu wie, że jest takie miejsce, w którym może się dzielić swoim doświadczeniem ze wszystkimi. Warto takie miejsca budować w każdej dzielnicy. Słuchajcie, kolejny priorytet to zdrowie. Zdrowie bardzo ważne dla nas wszystkich. Oczywiście nie naprawimy tego wszystkiego, co wyczynia partia rządząca, ale słuchajcie, zorganizujemy przede wszystkim i obronimy in vitro. In vitro w Warszawie jest, będzie i będzie rozszerzane. I w tej sprawie liczy się przede wszystkim wiarygodność. Żeby in vitro było dalej w Warszawie rozbudowywane.
a nie żeby ktoś in vitro nam próbował zabrać. Oprócz tego będziemy się starali, żeby w każdej dzielnicy była przychodnia. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej chwili przez zmiany wprowadzone przez rząd, jeżeli w weekend albo w święto mamy problem, nie daj Boże problem na przykład ze zdrowiem własnego dziecka, musimy jechać do szpitala, a ja chcę, żebyśmy jechali blisko, do przychodni, która jest w każdej dzielnicy. Wprowadzimy bezpłatne programy szczepień, wbrew tym, którzy chcą ze szczepieniami walczyć. Tu nie ma żartów. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Będziemy rozszerzali program teleopaski. To jest niesłychanie ciekawa, istotna sprawa. Ja byłem u pani Ani przy placu teatralnym, która właśnie korzysta z takiej opaski, która mierzy na przykład ciśnienie, puls i w razie czego, gdyby się coś stało, przesyła informacje natychmiast o stanie pacjenta, a nawet jeżeli by się pacjentowi coś stało, uruchamia alarm, tak żeby mogli zareagować sąsiedzi, no i przede wszystkim karetka pogotowia, żeby była wysłana w to miejsce. To bardzo ważne, to bardzo nowatorskie rozwiązanie i będziemy je w Warszawie rozwijać. Tych priorytetów, proszę Państwa, jest mnóstwo. Chcemy, żeby Warszawa była innowacyjna. Będziemy tworzyli na Pradze takie miejsce, gdzie przedsiębiorcy będą mogli wdrażać nowe technologie we współpracy z miastem. Oczywiście stawiamy na kulturę i sport. W kulturze, co najważniejsze, nie będzie cenzury. Nie pozwolimy na cenzurę w kulturze. Będziemy organizować prestiżowe wydarzenia artystyczne, z których będziemy mogli być dumni, na których będziemy budowali markę i tożsamość naszego miasta. W każdej dzielnicy zbudujemy centrum kultury, tak żeby było blisko każdemu warszawiakowi do kultury, ale również do sportu. Jeżeli chodzi o sport, ostatnio była debata na Legii, gdzie można było zobaczyć, jak inni kandydaci są przygotowani do tego, żeby mówić o Warszawie. I mieli nawet czelność krytykować politykę miasta, będąc na stadionie, który został wybudowany za miejskie pieniądze. Ci sami, którzy nie chcieli, żeby stadion Legii został zbudowany. Ci sami ludzie. Zbudujemy Centrum Sportów Młodzieżowych na Konwiktorskiej. Będziemy współpracowali z dużymi klubami, ale również z tymi mniejszymi. Będziemy realizować duże inwestycje, halę widowiskowo-sportową. Postawimy na nogę Skrę. Ale słuchajcie, co jest dla mnie najważniejsze? Dzisiaj 27 tysięcy młodych warszawianek i warszawiaków jest wspierane przez miasto w uprawianiu sportu. Ja chcę tę liczbę zwiększyć dwukrotnie do 54 tysięcy młodych dzieciaków. I będziemy również wspierali najzdolniejszych sportowców dalej poprzez stypendia. Mamy również program dla ludzi młodych, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspieranie ich w wejściu na rynek pracy, jeżeli chodzi o zniżki na kulturę czy na sport. Bardzo ciekawy program dla młodych ludzi, o którym przez cały czas z nimi rozmawiam. Również i co najważniejsze, pamiętacie, że ja od tego zacząłem. Pamiętacie, że zacząłem od programu dla kobiet. To jest sprawa dla mnie fundamentalna, żeby prawa kobiet w Warszawie były przestrzegane. Żeby prawa kobiet były przestrzegane w miejskich szpitalach. Będziemy wspierali współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w tej chwili tracą wsparcie, na przykład tymi, które walczą z przemocą wobec kobiet, bo takim organizacjom rząd odbiera wsparcie. O to będziemy walczyli, to jest niesłychanie istotne.
Będziemy mówili o Warszawie i zrobimy Warszawę dobrze zaplanowaną, bez tej strasznej szyldozy, którą czasami obserwujemy na ulicach naszego miasta. I w końcu, słuchajcie, ja proponuję Warszawę prawdziwego dialogu. Prawdziwego dialogu. Paweł Rabiej się w tym specjalizuje. Będziemy razem pracować nad tym, żeby jak najwięcej z warszawiakami i warszawiankami rozmawiać, żeby wspierać wszystkie organizacje pozarządowe, bo one najlepiej wiedzą, jak pomóc warszawiakom. Słuchajcie, ja niesamowicie poważnie traktuję moje hasło Warszawa dla wszystkich. Warszawa musi stać przy wszystkich słabszych, przy wszystkich, którzy potrzebują pomocy. My musimy mówić o solidarności. Musimy mówić o tych, którzy potrzebują pomocy, a którzy często przez dzisiejsze państwo PiS są zostawiani na marginesie, mimo frazesów. Są zostawiani na marginesie. Musimy być przy wszystkich mniejszościach. Przy mniejszościach, które są rugowane na margines społeczeństwa. Nie pozwolimy na to w Warszawie. Tak jak wam mówiłem, przygotowaliśmy program dla całej Warszawy, ale również przygotowaliśmy propozycję dla każdej z dzielnic, dlatego że ja wierzę, że Warszawa musi być zarządzana z poziomu ratusza, ale również z poziomu dzielnicy, z poziomu ulicy. I rozmawialiśmy o bardzo konkretnych rozwiązaniach w ramach akcji 18 dzielnic, jedna Warszawa. I dlatego na przykład w Śródmieściu zakryjemy tę część Wisłostrady, która jest pod Starówką i stworzymy tam nowy park miejski. Na przykład w dzielnicach takich jak Rembertów czy Wesoła, byłem w Wesołej kilka dni temu, czy Wawer, utwardzimy wszystkie ulice i poprawimy kanalizację. Na przykład na Pradze Północ czy na Pradze Południe będziemy dbali o to, żeby wszystkie kamienice były połączone z siecią ciepłowniczą, bo o tym mówią nam ludzie. Na Żoliborzu, tak słuchajcie, na Żoliborzu, wszędzie będziemy inwestować. Przy każdej ulicy, niezależnie kto tam mieszka, niezależnie jak głosuje. Na Żoliborzu i na Bielanach wybudujemy nowe domy kultury. Jeżeli chodzi o Ursus, zadbamy, żeby było więcej połączeń SKM-ki. Jeżeli chodzi o Targówek, będziemy inwestowali w infrastrukturę szkolną, bo o tym najczęściej na Targówku słyszę. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Bemowa, będziemy inwestowali w ulicę Powstańców Śląskich, żeby była taka wspaniała arteria, z której mieszkańcy Bemowa będą dumni. Na Ochocie nie tylko odbudujemy sklep po latach batalii sądowych, ale również otworzymy ją dla mieszkańców. Połączymy z polem Mokotowskim. Będziemy walczyli o to, żeby Ochota się rozwijała, żeby na Woli wreszcie były otwarte przychodnie. O każdą dzielnicę będziemy walczyć. Na przykład na Wawrze, gdzie byłem tak niedawno. Będziemy walczyli ze smogiem z niskiej emisji. Dla każdej dzielnicy mamy ofertę. Dla każdej dzielnicy. Słuchajcie, na Mokotowie zadbamy na przykład o to, żeby były elastyczne czynsze, żebyśmy mieli również rzemieślników, antykwariaty. Moja żona się ucieszy. Będę miał gdzie książki kupować. Będziemy dbali o to, żeby każda dzielnica się rozwijała. I powiem wam jedną anegdotę a propos dzisiejszych mediów. Pamiętam, że jeden z burmistrzów miejscowości koło Warszawy powiedział swoim ludziom, słuchajcie, ulica koło mojego domu będzie ostatnią wyremontowaną, żeby mnie nikt nie oskarżył o to, że preferuję miejsce, w którym mieszkam. Następnego dnia w tabloidzie ukazał się wielki artykuł, co to za burmistrz, nie potrafi zadbać nawet o ulicę, na której mieszka. Więc oczywiście zmiany planuję również na Ursynowie, na którym mieszkam.
I mówię tutaj, słuchajcie, zwłaszcza o połączeniu z Wilanowem i tym drogowym, które wojewoda tak bardzo chciał, pisowski wojewoda, blokować, i również jeżeli chodzi o nowe linie autobusowe. I słuchajcie, zrobimy to razem. Te 18 dzielnic to bardzo ważny projekt, dlatego że on przede wszystkim wynikał z rozmów z warszawiankami i warszawiakami i wynikał z tego, co wy wszyscy przygotowaliście, bo cały program był przygotowywany przez Platformę Obywatelską i przez Nowoczesną, ale zwłaszcza te pomysły dzielnicowe to są wasze pomysły, naszych kandydatów na radnych, którzy naprawdę wiedzą, czego dzielnice potrzebują. Słuchajcie, to jest właśnie ta nasza fantastyczna ekipa, która nas niesie do przodu. I 18 dzielnic jest również ważne, dlatego że Warszawa jest dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, i przede wszystkim niezależnie od tego, na kogo głosują. Wszystkim będziemy pomagać. Słuchajcie, w tych wyborach chodzi o Warszawę, chodzi o tych ludzi, którzy tworzą Warszawę, niezależnie od tego, czy się tu urodzili, czy przyjechali do naszego miasta. Stawka tych wyborów jest ogromna. Słuchajcie, to jest sprawdzian dla nas wszystkich. Czy będziemy potrafili obronić najważniejsze dla nas wartości? Czy będziemy w stanie stawić czoła kłamstwu i manipulacji? Te wybory są niesłychanie istotne również dlatego, że one pokażą, że potrafimy się wszyscy zmobilizować. I na koniec mam do was kilka pytań. Mam do was kilka pytań, czy potrafimy się zmobilizować po to, żeby bronić Warszawy przed brunatnymi marszami ONR-u? Czy potrafimy? Czy potrafimy obronić Warszawę przeciwko politykom, którzy chcą kwestionować wagę szczepień naszych dzieci? Słuchajcie. Słuchajcie. Właśnie dlatego fantastycznego entuzjazmu warto tu było przyjść i przemawiać. Słuchajcie, ale najważniejsze pytanie jest takie. Czy obronimy Warszawę przeciwko politykom, którzy nagle przybierają maskę wrażliwych, miłych, nieideologicznych? Czy potrafimy obronić Warszawę przeciwko takim politykom? Kochani! Poczekajcie. Zastanawiałem się na końcu, czy wspomnieć jedno nazwisko, ale to jest bardzo ważne dla mnie, słuchajcie, dlatego że raz już Polacy się nabrali. Głosowali na premier Szydło, a z pudełka wyskoczył zupełnie kto inny. Głosowali na prezydenta Dudę, a z pudełka wyskoczył zupełnie kto inny. Pytanie, czy warszawiacy i Polacy trzeci raz się na to nabiorą? Na pewno nie! Wielu z was widziałem na ulicach Warszawy, kiedy protestowali przeciwko łamaniu konstytucji. Chcę wam powiedzieć, że najsilniejszą formą protestu jest kartka wyborcza.
Najbardziej skutecznym transparentem jest kartka wyborcza. I dlatego mam jeden apel do warszawiaków i warszawianek. Idźcie, zagłosujcie. Wygramy, bo potrafimy. Dziękuję bardzo.